drogi mężczyzno. No i tutaj się zaczyna. Cześć, jeżeli oglądasz ten filmik, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że szukasz siebie, że próbujesz odnaleźć siebie, że próbujesz być, być sobą. Bez żadnych nakładek, kodów, bez żadnych takich rzeczy. Z mojej obserwacji, z mojego życia i wszystko, co tu nagrywam, to są obserwacje, tak? Jestem obserwatorem tego życia, praktykującym, bo przekładam na siebie wiele elementów, wiele rzeczy praktykuję sam, sprawdzam, testuję. Patrzę, co działa, co nie działa. Więc, drogi mężczyzno, więc. I moja polonistka, jeżeli żyje, to się przewróciła, jeżeli nie żyje, to się przewraca w grobie. Więc nie zaczyna się zdania od więc. Ale kto tak powiedział? Kto tak powiedział? Kto takie zasady wprowadził? W moim królestwie zaczyna się od więc. Drogi mężczyzno, powinieneś zrozumieć, jeżeli oczywiście masz na to ochotę, ale powinieneś, więc to już narzucam, że jesteś królem tego królestwa, że ty jesteś królem własnego ja. Jesteś królem i to tutaj, to jest twoje królestwo. Ty wyznaczasz zasady, granice, zaznaczasz siebie w tym życiu. Nie musisz niczego brać od innych. Nie musisz i wręcz nie rób tego. Nie bierz na siebie słów ojca, matki, żony, siostry, otoczenia. Bądź tym, kim chcesz być. A jeżeli ktoś tego nie rozumie, to odejdzie. Zwolni przestrzeń dla osób, które to zrozumieją. Wytworzy się przestrzeń. Bo wszechświat nie lubi próżni. I musisz o tym pamiętać. Nigdy nie jesteś sam. I pomimo tego, że otaczają cię ludzie, masz przyjaciół, masz kolegów, koleżanki, znajomych, jeżeli nie zaakceptują ciebie takim, jakim chcesz być, jakim jesteś naprawdę, to po prostu miej odwagę wyjść z tego. Miej odwagę być silny. Bo ty jesteś mężczyzną. Bo ty jesteś. Pamiętaj, jesteś. I masz prawo do wszystkiego. Masz prawo do swoich zachowań. Masz prawo do bycia. Masz prawo do czucia. Masz prawo być. Nie uciekaj w alkohol, nie uciekaj w narkotyki, w kochanki, w nieprzyzwoite relacje. Nie uciekaj. Po prostu bądź. Po prostu zacznij żyć. Jak to zrobić? Zacznij od siebie. Powiedz sobie, ja jestem. Nikt mi nie będzie mówił. Ja jestem królem mojego własnego królestwa i ja wyznaczam granice i zasady w tym królestwie. Tak jak prawdziwy król. Bądź królem. Nie bądź księciem na białym koniu w kontekście tylko książę, bo książę to zawsze taki kochaneczek, taki kochaś. No bo on jest piękny, tralalalalalala, ale koniec końców kobieta szuka króla. I to, co mówiłem w poprzednim wejściu, w poprzednim filmie, że one szukają swojego księcia, oczywiście, że szukają. Zacznij nim być, a potem stań się królem. Stań się królem i to samo tyczy się kobiet oczywiście, w moim mniemaniu. One są też królowymi, królewnymi, królową. To jest królową twojego życia, a ty jesteś królem. Nie jesteś poddanym księciem i tak dalej, który ma usługiwać jej. Oczywiście macie obydwoje swoje dwa królestwa w tym związku. I w każdym tym królestwie musi przeważać moje ja, ale i wspólny zbiór. To jest tak łatwe, a jednocześnie tak trudne ze względu na charaktery i na różnorodność osobowości w tym życiu, ale idzie to zrobić. Idzie dojść do porozumienia i znaleźć wspólny zbiór, wspólny mianownik, żeby połączyć te dwa królestwa w jedno, żeby powstała silna, mocna rodzina, silne, mocne królestwo.
Ona w spotkaniu z tobą, kiedy pierwszy raz się spotykacie, ten mit kolejny obalam jako mężczyzna z doświadczeniem. Kobiety, naprawdę dla kobiet nie jest ważny wygląd. Oczywiście tam w wieku 18-19 lat i tak dalej, to są zauroczenia, motyle, to są gazety, telewizja, to są TikToki, to są obrazki pięknych, zbudowanych mężczyzn. A czy ty jako król, taki prawdziwy, widziałeś dobrze zbudowanego mężczyznę, którym chciałbyś być? Bo nie wiem, czy patrzysz w lustro teraz, czy spojrzysz dzisiaj w lustro. Czy nie chciałbyś być tak zbudowany, a jednocześnie mieć to wszystko? No pewnie, żebyś chciał. Tylko z mojego doświadczenia większość tych pięknych, zbudowanych mężczyzn w młodym wieku, oni nie mogą zapewnić kobietom nic oprócz wyglądu oprócz wyglądu i tego bycia, jakim są. To też jest piękne. Ale teraz my, jako dojrzali królowie, jako dojrzali mężczyźni, kiedy patrzysz w lustro, czy podobasz się sobie, czy stanąłeś, drogi mężczyzno, w swojej prawdzie, w nagości, sam przed sobą i spojrzałeś na siebie? Czy kochasz siebie? Czy widzisz siebie jako ja? Ja jestem. Pozwólcie mi być. Czy ukochałeś siebie, czy ukochujesz siebie, czy pozwalasz sobie na krzyk, na prawdę, czy pozwalasz sobie na miłość, przede wszystkim do siebie samego? Czy odnajdujesz siebie w swoim ciele, w tym 30, 40, 50, 60-letnim? Czy jesteś pewny siebie? Czy masz tą pewność, że to ty? Czy istniejesz? Spójrz dzisiaj w lustro. Spójrz i zobacz, kim jesteś, kim się stałeś przez te wszystkie lata. Jeżeli jesteś, to ja ci gratuluję. To jest bardzo duża siła, bardzo duża moc i pewność siebie. Natomiast jeżeli gubisz się i żyjesz w kłamstwie energetycznym, z nakładkami, z nalepkami słów matek, babć, ojców, dziadków, żon, dzieci, że tak powiem, teściowych i wszystkich, to tak naprawdę ciebie nie ma. Zrób sobie test. Stań nago sam przed sobą. Stań w prawdzie przed sobą i zobacz siebie. Być mężczyzną zabronione. Taki mamy świat. Ale pora to obalić. Pora być. Pora siebie ukochać. Kiedy jestem na plaży, ja to taki za przykład podaję w rozmowach, uwielbiam patrzeć na ojców, bo tylko wtedy na plaży, nad morzem, nad jeziorem pozwalają sobie uwolnić swojego małego ja, swojego małego chłopca, uwolnić, puścić. Budujemy zamki z piasków dla naszych dzieci, budujemy im różne rzeczy. Zwróć uwagę na siebie obok. Kiedy jesteś na takiej plaży i budujesz ten zamek, wszyscy przechodzą i mówią: o, jaki ojciec. I mimo tego, że dziecko w którymś momencie się nudzi, odchodzi, a ty dalej zostajesz, budujesz, bo właśnie znalazłeś swoje wewnętrzne dziecko. Wewnętrzne dziecko, którego świat nie zaopiniuje, której nie oceni, nie powie: o, jaki... Zazwyczaj powiedzą: tak, to jest ten mężczyzna, Boże, jaki wspaniały tata, buduje zamek i tak dalej. A zrób to samo. Tak po prostu. Masz ochotę być moim dzieckiem? A gdybyś wyszedł tak do piaskownicy u siebie, na osiedlu? Tak po prostu, z łopatką i z wiaderkiem. Co byś usłyszał? Co słyszysz w głowie? Ocenę. No wariat. Odwaliło chłopu. No właśnie. Czy odwaliło? Czy pozwalamy sobie być dziećmi na każdym etapie? Czy pozwalamy sobie być prawdziwym tym, kim jestem? Bądź sobą. To jest moje przesłanie. Bo ty jesteś. Ukochuję każdego mężczyznę, który to odsłuchuje. Bo będę łamał wszystkie mity. Wszystko będę łamał. Jeżeli zostaniesz na tym kanale, przekażę dalej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. I do następnego. Miłego dnia. Dbaj o wewnętrzne dziecko.